Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Minecraft w różnych wymiarach. W dzisiejszym odcinku postanowiłem sobie, że dzisiaj muszę niestety zrobić troszeczkę krótszy odcinek, bo trochę chyba za długo spałem. Nie wiem co się wydarzyło, ale ogólnie miałem alarm na 4:20 dzisiaj, a jest 5:30. No i niestety o 6 już będę musiał kończyć, w ogóle nie będę już mógł nagrywać. Dlatego postanowiłem sobie, że po prostu weźmiemy 10 takich tych boxów Infinite Books, postawimy je sobie wszystkie gdzieś i zobaczymy, co nam z nich wyjdzie. Wy możecie zostawić póki co łapkę w górę, ponieważ ten challenge nie jest naprawdę łatwy. Znaczy ten challenge, ten jakby tryb nie jest naprawdę łatwy. Nie, no dobra, jest trochę łatwy, ale możecie zostawić nevertheless. Niemniej jednak, tak? Tak to się trochę tłumaczy chyba. Nie wiem szczerze mówiąc jak. Ale na pewno będę potrzebował zapalniczkę, żeby zapalić ponownie ten portal. O, proszę bardzo. O nie, wrzuciłem dosłownie zapalniczkę do netheru. Dobra, to muszę pójść do tego netheru teraz i wziąć tą zapalniczkę. Okej, fajny nether w ogóle, znaczy tak ironicznie to mówię. A, fajny nether w ogóle. Ej, bo na Soul Sand Valley się zrespiliśmy, a to jest akurat słaby nether, żeby się tam zrespić. I też zapalniczka zaczyna się kończyć, nie wiem dlaczego, to jest dziwne mega. To wejdziemy w każdym razie do pierwszego świata i patrzymy, co tutaj jest w nim. Uwaga. Okej, świat pełny nieregularnego respienia się mobów, przez co wracam raczej zdecydowanie. Ale tam nie było nic ciekawego, były tylko jakieś drzewa akacjowe, trochę było ziemi. Słaby naprawdę świat, dosyć słaby. Dobra, no to pierwszy świat dzisiaj, jaki sprawdziliśmy, to jest słaby. To mamy zaliczony słaby świat. Ja pierdzielę. Nie widzę, kiedy to się dzieje. Dobra. Myk, druga, okej, prawie było. Druga książka, o, wchodzimy do drugiego świata. Dzisiaj będzie raczej właśnie taki speedrunik, tak jak mówię, nie mam zbyt dużo czasu. Dobra, uwaga, uwaga. Loading terrain, ładuje się terrain. Aha. What? Co tu się wydarzyło? Okej, czy to musi się załadować? Nie. O, jest. Co to jest w ogóle? To jest terakota, nie? Nie, to jest drewno, tak? To... Tak, to jest drewno. To jest na pewno terakota jakaś. Pokaż mi to, co to jest. Niebieska terakota, okej, w porządku. Czy coś tu istnieje? Czy jakieś takie... Chodzi mi o rzeczy typu... jakieś, no nie wiem... Moby, po prostu agresywne moby, czy tu są? Chyba nie. Dobra, ja bym poszedł sobie. Ale maciupki księżyc, ale śmieszne. A tutaj są te podstawowe skrzynki, nie? Ale widzicie, ten świat naprawdę bardzo mnie dziwi, ponieważ jakby widzieliście, że jego czanki wolno się ładowały, a on wcale nie laguje, ani wcale nie jest wymagający do załadowania się. Nawet jeżeli, no nie, 256 czanków byłoby poplątane, znaczy 256 bloków czanków byłoby poplątane w nie wiadomo jaki sposób, to ten czanki tak by załadował się relatywnie szybko, a te ładowały się całkiem wolno i to jest naprawdę takie całkiem dziwne właśnie. I dlatego... Właśnie, nie wiem, dziwne mi się to wydaje. Ale dobra, na kolejny świat, w którym nie ma nic ciekawego. Co prawda jest bardzo łatwy, bardzo łatwo dostępny, bardzo duży zasób też, kolejny drewna. Ale już mamy to, to już mamy. Z tym, to już ograliśmy. Drewno już mamy, drewno już ograliśmy, więc wracam z powrotem i idziemy do trzeciego świata w takim razie. Myk. Dobra, sprawdzamy. Bo tym razem będzie w porządku. Coś przydatnego jakkolwiek. Co to są? Jak ja mam wyjść stąd w ogóle? What? O nie, guardian, ajaj. Słabo, to jest mnóstwo guardianów. A to co to jest w ogóle? To, co to jest? To są jakieś przedmioty, tak? A, to są jakieś kwiatki. Widzę, że tutaj się kwiatki na wodzie respiły. O, dziwny świat. Czy to jest świat z liści? Nie, co to jest? What? Co to jest? Ale dziwne. To jest świat taki, trochę przypomina nether, ale widzę, że tam są takie wysepki. I to jest chyba blok redstone, tak? Czy mi się wydaje? Może to być też blok węgla, ale no widzicie, te kolory tutaj są troszeczkę zmienione. I te schody, nie mam pojęcia czym są tak w ogóle. Bo one wyglądają trochę jak liście. A, wiem co to jest. To są schody z diorytu. Dioryt tak wygląda, nie? Jeju, ile tam jest... Dobra, widzę, że TPS już tak zlagowały potężnie.
okej, to jest... Jak postawię, to najprawdopodobniej... Nie wiem, jak wykopię... Aha, to będę tak, nie wykopię przecież. Ale no jak... Mam cokolwiek? Dobra, wyrzucę patyk i patrzcie na to tyle. Patrzcie, ile będę go podnosił, patrzcie na to. Patrzcie, on nie chce się podnieść i to nie dlatego, że go nie łapię, tylko przez TPS nawet nie było widać animacji. Bo przedmioty są też byte i to jest słabe. I pewnie będę się teleportował z powrotem 30 sekund. Ja pierdziele. Ile tam jest? Kurde, no wyobraźcie sobie, czujcie sobie, że ja miałbym tam przeżyć? Jakby teoretycznie. No byłoby nie do zrobienia bez kitu. No i tutaj są jakieś te jeszcze, to są cegiełki czerwone, netherowe, no i oczywiście jakieś tutaj takie coś tego typu. Kolejny słaby świat. I to jeszcze na dodatek lagowywujący mi TPS-y, przez co będę musiał się teleportować minutę. I jeszcze na dodatek jeszcze większy, no nałożył mi mining... mining fatigue, nie? To też jest mega słabe. Dobra, jeżeli chodzi o mining fatigue, właśnie, ten świat miał las w sobie, nie? I tam się respiły zwierzęta, o ile mi się wydaje. Tak mi się wydaje, więc wykorzystamy go, żeby pójść sobie po mlieko. Będę mógł już sobie kopać normalnie jak człowiek, dlatego wejdziemy sobie tu na chwilkę, znajdziemy sobie jakąś krówkę, wypiję sobie mleko, wracamy i idziemy do czwartego świata w takim wypadku, no. Tylko czy tu jest dzień? To chyba zawsze będzie dzień, lol. Zatuliśmy w linii prostej od portalu. Mam nadzieję, że znajdziemy nareszcie krowę po drodze. Zobaczymy, czy znajdziemy. Tu byłem, okej, widać, że tu byłem. O, jest krowa, doskonale. Zabawiam te krowy ze sobą, ale wiem, że ciężko będzie... O, tam jest mój słup, chyba musiałem budować jakiś kiedyś. Więc ciężko będzie, jeżeli nie będę miał postronka. Nawet nie mam... Musiałbym mieć w ogóle nawet chociażby nasiona, a nasion też nie mam. Ej, jak ja tu... Endy? Nie no, co jest? Nie mogę stąd wyjść. XD? Dobra, ten muszę chyba przejść. Bym musiał mieć ten postronek, czy jak inaczej ludzie nazywają lit, tak? I to... coś się wydarzyło. Aha, dziwne. No ale dobra, mam to, przynajmniej. Dobra. Bym musiał właśnie mieć lisza, dlatego no to jest nie do wykonania, póki no nie mam lisza, a coś się nie zapowiada, żebym szybko miał lisza. Musiałbym mieć świat, który zrobiłby mi trochę slime'ów, bym mógł slime bole sobie zdobyć i zrobić tego lisza. Ale tak to ciężko będzie, tak to nie da rady raczej. Oho, lipcia, noc jest tutaj. Muszę szybko iść spać, ja podzielę. Okej. Okay. Kolejny czwarty świat. Wydaje mi się, że nawet tych 10 światów nie uda nam się dzisiaj zrobić. Przecież tylko ja mam jeszcze czasu. No powiem tak, no niezbyt wiele. To naprawdę. Dobra. Co to jest za świat? Słyszę smoki, dlatego wracam. Haha. No niestety. Nie ma opcji, żebym był w świecie ze smokami. Łatwo poszło. Dobra, przynajmniej mogę piąty świat sobie wziąć. No widzicie, wydaje mi się, że te smoki są statyczne, ale nawet jeżeli one są statyczne, to jeżeli one zadają nam obrażenia i mogą niszczyć świat, to... Oj, przepraszam, to jakby one nadal są dla nas bardzo, bardzo niebezpieczne. I to w ilości, w ile ich jest jakby, to jest jeszcze 100 milionów razy gorsze. Okej, okay? Dziwne. Dobra, widzę, że to jest świat pełny... Bram kresy, co mi troszeczkę laguje, ale to raczej nie problem. Ważne, że nie ma tutaj mobów jakichś niebezpiecznych, to jest najważniejsze. Widzę, że to jest świat też pełny tych. Jakby to nazwać. Skrzyneczek tych zwykłych, wiecie, tych, które się respią na początku, jeżeli ustawimy to, żeby się respiły. Co to jest? To, co to jest? Jakieś losowe bloki? Czy to są te? Możliwe, że to jest to właśnie, oto. Czyli płotek netherbrickowy. Czy ja mogę spaść tu? W taki sposób? Nie jestem pewien, wydaje mi się, że mogę. Raczej pewnie też jest tak, że rzeczywiście mogę. Byłoby słabe naprawdę. O, już mocno laguje, a nie ma jeszcze tych promieni, nie? Znaczy lagują sobie w ogóle bloki tych bram kresu. One naprawdę są lagujące. Sam blok bramy kresu jest bardzo lagujący, to jest słabe. A to pod spodem to co to jest tak w ogóle? A to nie wiadomo, ale tam jest pszczółka, ale to jest zabawne.
I to jest co? To jest jakaś kopalnia? Bo widzę pajęczyny. Możliwe. A to też jest no, bezużyteczny świat. My szukamy tylko i wyłącznie diamentów, czyż nie? No właśnie. A tutaj nie ma żadnych diamentów, przynajmniej ja takich nie widzę. Więc cóż mogę powiedzieć? Wracam, nie? No właśnie. Szósty, o ile się nie mylę. No już to jest szósty świat. Zobaczymy, czy nareszcie może będą diamenty chociaż tutaj. Oho. Świat nederowy, w którym respisie miliard gasów. Zarąbiście. Ogólnie najlepszy świat. I tu są smoki. Super ogólnie, nie? Dobra, jeden gast umarł. O, jest ich tam dwóch. Super. W ogóle ogólnie zarąbiście. Ty, ten świat jest nie do przeżycia bez kitu. Ej, nie da się w tym świecie. Poczekajcie, gdybym... No nie, no już nie mam możliwości powrotu ogólnie, generalnie. Uj, tu są jeszcze ten. Patrzcie, i te smoki jednak nie są statyczne, widzicie? One mogą się ruszać. Czy on się rusza tak wokół? Nie, on może się ruszać ewidentnie. Jezu, to jest świat kurde. A szkoda, że straciłem kurczę. Mieliśmy 12 poziom, nie? To było słabe akurat. 12 poziom i straciliśmy go. Ale do dupy świat. Kurde, to jest dopiero słaby świat. To jest beznadziejny świat. O, i giganty się lepią i źle. Uuu, bloki złota. To jest coś interesującego. Wow, okej, okay, w porządku. Nie jest źle, nie jest źle. Dobra, dajcie zjeść, dziękuję. Tak, to co tam jeszcze straciłem w ekwipunku? 11 chlebów. No, powiem tak. O, no nie jest zbyt dobrze. Ale nie jest najgorzej tak naprawdę. Ile tych gastów tu jest? A to są tylko 3 gasty? Nie gadajcie. 3 gasty mnie pokonały? Ja powiedziałem. A jestem słaby. A tu nie chodzi o to, że jestem słaby, tylko chodzi o tą niesamowicie głupią mechanikę w Minecrafcie, że kula gasta jest jedynym jakby pociskiem. Znaczy ogólnie to jest coś takiego, że portal do Nether jest niezniszczalny w sumie też i od niczego. A jak jest księżyc? Księżyc jest trochę większy, ale słońce jest giga, nie? No. Ogólnie to portal od Netheru, sam blok portalu od Netheru jest niezniszczalny, ale jakby sam... Znaczy tak, co ja chciałem powiedzieć? Znaczy więc chciałem powiedzieć, a nic teraz wypowiadałem. Więcej, blok portalu od Netheru jest niezniszczalny przez nic, wszystko, nic nie może zniszczyć portalu od Netheru. Poza jedną rzeczą. I to jest kula gasta. I to jest taki bullshit straszny. Idź sobie. Idź sobie. No i będzie... Ja nie rozumiem też jak działają te kule gasta. Czasami się odbijają, a czasami mają w dupie to, że odbijasz je, nie? To jest giga dziwne. I ogólnie na taki dystans to nie ma szans, że pokonamy raczej gasta, ponieważ ten gast... Odbijanie kul polega na tym, że gast odbija się w jedną stronę. I możemy wtedy wycelować w niego kulą, nie? Tylko, że jest taki problem, że ten gaz jest na tyle daleko, że zanim ja wyceluję w niego kulą, to on już zmieni w ogóle w drugą stronę pozycję, więc to jest nie do zrobienia w praktyce. Ale możemy spróbować, bo zawsze może się udać. Tylko musimy oczywiście odbić, musi się odbić. Dlatego na takie dystans ogólnie gaz już was nie atakuje, dlatego jak odbiegnę sobie stąd, to niby nie mnie jeszcze atakował gaz. Ja pierdzieję tego ognia tutaj. O, już nawet nie pamiętamy o tym gaście, bo się zderespił. Znaczy w sensie jest poza moim render distance, więc najprawdopodobniej on się zderespił. Ty, czekajcie, patrzcie, mam flinta. Jakbym znalazł tutaj jakiś sposób... Nie, to nie da się tak, nie? Kurczę, gdybym miał tylko jedną sztabkę przy sobie. Gdybym miał jedną sztabeczkę. To by wystarczyło mi do wszystkiego tak naprawdę. Co tam jest w ogóle? O, dziwne jakieś. Podejrzane. Nie mam żadnej sztabeczki, nie? Mógłbym przepalić moją zbroję, ale to by mi dało tylko... Musiałbym mieć powyższy cobblestone, a po drugie dałoby mi to zaledwie tylko 4... 4... No tylko 4 mi to by dało, nie? 4 nuggety mi to by dało, tylko niestety, nie? Ale powiem tak, wykopię troszeczkę tego złota. Co to jest? Trapdory? Ale beka. Ale beka, trapdory tu są. Dobra, zamykam z powrotem. Okej, okay, myk. 8 złota. Nie no, więcej w ogóle bym chciał wykopać sobie złoto. Tylko to nie ma troszeczkę większego sensu. Chociaż może tutaj jeszcze sobie popatrzę na jakieś bloczki. Co jest w ogóle tutaj?
kopalnia czy coś? Czyli to jest kopalnia. Ej, jakbym znalazł tutaj troszkę, chociażby jedną skrzyneczkę i tam byłoby żelazo, to bym mógł wrócić tak naprawdę. Ty, może zrobimy epicką ucieczkę ze świata, z którego nie da się uciec. O! Kurde, nie ma tutaj niestety, a szkoda. Ale chlebiczek sobie wezmę, to na pewno. Ale to będzie więcej skrzynek, to oznacza w takim razie. No i więcej spawnerów, które trzeba usunąć natychmiast. Uff, dało się całe szczęście. A tu jest kolejna skrzynka. To ona jest chroniona, znaczy chroniona. Jest zamknięta troszeczkę. Wiesz, tak będzie mi łatwiej wykopać. Udało się nareszcie. I są trzy żelaza, patrzcie na to. Ja pierdzielę. Ha, bym mógł sobie zrobić zapalniczkę z tego świata. Ale zarąbiście. Ale epicko. Ja pierdzielę. To jest gdzieś portal mój. Ja pierdzielę. Ale epic. Ale epickie zagranie. Dobra. Ja zbieram sobie trochę więcej złota w takim razie. I wrócę sobie do świata z tymi ogromną ilością bloków złota. Czyli widzę, że tutaj jest taka jakby... Są tutaj smoki oczywiście, ale jest tutaj też kopalnia, która jest bardziej pokojowa niż tamta pełna hoglinów, bo przynajmniej nie ma hoglinów, tak? Więc może sobie tutaj jeszcze kiedyś wrócę i poszukam diamentów. Chociaż wątpię, żebym to zrobił na tym świecie, ponieważ to są smoki, nie? Ale może sobie spróbuję to kiedyś zrobić. Dobra, ile jeszcze? Dobra, 32 mi wystarczą bloki złota. To jest zdecydowanie więcej złota niż ja będę kiedykolwiek raczej potrzebował. Raczej mówię, bo nigdy nie wiadomo. Znaczy mogłem sobie zrobić już domek z bloków złota, to byłoby śmieszne. Dawaj, patrzcie na to. Ale łatwo, dobra. Dawaj gościu, wracamy do świata. A patrzcie, myślałem, że już umarłem. Myślałem, że umarłem, a nie tylko przeżyłem, ale jeszcze sam wróciłem do tego świata. Jestem dumny. Jestem dumny z tego, że udało mi się takie epickie zagranie zrobić. I wydaje mi się, że żelazo tu. Tak, żelazo tutaj. Netherrack. Mamy Netherrack Sandstone. Bloki złota. No nie wiem, ja bym chyba... Dobra, weźmy sobie to. O, wyłóżmy tutaj Red Sandstone. I ja bym rozwalił to na złoto osobne i tutaj wrzucił po prostu. O, myk, zarąbiście. Ten kiew nasz już się kończy troszeczkę, więc ja bym wziął może... Okej, widzę co tam się dzieje. Dzieje się zachód słońca. Musimy wziąć sobie jeszcze tylko jeden świat, bo tylko na jeden świat mamy jeszcze czas. Niestety. No dokładnie. Więc bierzemy sobie jeszcze jeden świat i będę musiał kończyć odcinek niestety. Ale już był epicki moment. Był już epicki moment, więc zaliczony jest odcinek. Mógłbym już teraz zakończyć, ale za chwileczkę zakończę i będę musiał zapierdzielać, żeby... No cóż, jak wiecie, zdążyć do szkoły właśnie na zajęcia. No niestety tak jest, takie życie. Powinien już zrezygnować z tej szkoły? Nie, przepraszam, to jest ta książka teraz. Powinien już zrezygnować z tej szkoły, bo my dosłownie nic nie robimy. Ja wam powiem tak. Wczorajszy dzień, nie wam powiem. Miałem tak, matematykę, na niej spałem, a to jest ten świat. Czyli dobrze wtedy wziąłem książkę. Kurde. na matematyce spałem, na polskim mieliśmy film, oglądaliśmy i spałem też w dużej części. Na WF-ie, no ja mam niestety mam problem z kolanami, wiecie, i jestem zwolniony z ćwiczeń na nogi, a akurat, no wiecie, była piłka nożna, więc no nie mogę troszeczkę piłki nożnej. I dlatego miałem, dostałem piłkę do kosza i mogłem sobie robić co chciałem, to sobie 2 godziny bez kitu odbijałem po prostu tą piłkę i nic jakby więcej nie było, nic więcej nie robiłem. Dziwny świat, dziwne oświetlenie, przez co nie wiem co to jest za blok, ale wydaje mi się, że to jest blok kości. Tak, to jest blok kości, czy jakbym potrzebował mila, to mogę. Aha, nieregularne jest 50 mobów, co jest słabe. Albo po prostu to jest... Światło działa tak jak powinno. I ma ciupkie słońce, ale beka. Jakie małe słoneczko. Dobra, okej, w porządku. Nie no, wiecie co, powiem wam tak, jeszcze jeden świat. Jeszcze jeden świat, chociaż obejrzyjmy sobie jeszcze jeden świat. Została mi jeszcze minuta odcinka, że mogę sobie jeszcze minutę tutaj posiedzieć. Dlatego weźmy sobie, obejrzyjmy jeszcze jeden świat i myślę, że... No myślę, że będę musiał już kończyć, dlatego weźmy sobie... To mieliśmy, tak? To jeszcze tylko jednego świata nie przyjrzeliśmy, który planowałem dzisiaj. To dobry znak, to jest całkiem naprawdę dobra rzecz. Dobra, uwaga, wchodzimy i... Nieśmieszne by było, jakbym umarł w tym świecie bezpowrotnie. To było jeszcze... Oho, dobra, ja widzę tych ewokerów.
Ewakuuj zombiaki i smoki. Dobra, ja tutaj nie wracam. A tam były jakieś endstone płotki i inne tego typu rzeczy. To było zabawne. Światy odwiedziliśmy różne. Znaleźliśmy jeden świat, który nas prawie zabił, ale udało nam się nie tylko z niego uciec, ale jeszcze odpalić ponownie portal, bo znalazłem i żelazo, i flinta. No i cóż, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się jutro o 18 na Enigmatize. Nie, tak naprawdę nie, ponieważ dzisiaj wychodzi nowa wersja Minecrafta i jestem pewien, że ja tę nową wersję Minecrafta będę chciał jak najszybciej nagrać i jak najszybciej wrzucić, więc najprawdopodobniej jutro zamiast o 18 Enigmatiki, to będzie o 12 właśnie coś przygotuję właśnie z tej nowej serii. Zobaczymy, co tam jest, jakie nowości tam są i w ogóle różne inne ciekawe rzeczy. Dlatego, póki co dziękuję wam za oglądanie, a jutro obejrzyjcie sobie film z tej nowej wersji Minecrafta 1.17, a póki co dziękuję za oglądanie. No i żegnam się z wami, zmykam póki co, no i cześć! Trzy razy powiedziałem póki co? Możliwe.